Cześć. W dzisiejszym filmem chcę rozpocząć małą serię na moim kanale. Dotyczącą budowania własnego projektu. Raczej skupiającą się wokół projektów budowanych przez osoby, które gdzieś są bardziej na początku niż, niż dla tych doświadczonych. Bo jeżeli ktoś jest bardzo doświadczony, to pewnie już tą wiedzę posiada. Także mam nadzieję, że ten film i kolejne, które się w tej serii pojawią, pomogą Ci z budowaniem własnych projektów. Czy to projektów na studia, czy to projektów hobbystycznych, czy to projektów, które też w jakiś sposób udostępnić użytkownikom. I w dzisiejszym filmie skupimy się na podstawach, na pierwszym kroku, czyli na tym, od czego zacząć się robienie swojego projektu, tak? Co powinno być tym pierwszym elementem, który do, dodasz w swojej aplikacji. Pomijam tutaj już temat wymyślania pomysłu, tak? Pomijam temat. Y zastanawianie się co chcesz zrobić jeżeli chodzi o aplikację zakładam że masz już jakiś pomysł więc dzisiaj już przejdziemy do tematu związanego z tym od czego zacząć, tak naprawdę już sam development tak czyli ten temat związany z pomysłem z odkrywaniem tego co chcesz zrobić w pewnym sensie pomijam, chociaż będzie do tego nawiązanie za moment. Ale być może na tym się skupimy kiedy indziej. Tutaj zakładam, że masz albo projekt narzucony przez właśnie na przykład uczelnię albo już masz ten pomysł wymyślony. Więc przejdźmy sobie od razu może do jakiejś tablicy. I to o czym dzisiaj będę mówił, to jest właśnie. MVP. Chodzi o to, że jest to minimalny zakres, minimalny zestaw funkcjonalności, który jest, który można nazwać gotowym produktem, projektem. Czyli to jest niezbędne minimum do tego, żeby nasza aplikacja faktycznie coś robiła. I dzisiaj chcecie nie tyle poprowadzić krok po kroku, jak to wszystko implementować. Chcecie raczej naprowadzić na pewien sposób myślenia, w jaki sposób. Możesz odkrywać, co jest dla ciebie MVP, w jaki sposób możesz podchodzić do tego, żeby definiować kolejne etapy, w których, w których będziesz rozwijać swoją aplikację, swój projekt, po to, żeby na każdym kroku faktycznie mieć coś, co dostarcza jaką war jakąś wartość, jest użyteczne i możesz się tym chwalić. Bo tutaj jeszcze zanim przejdziemy już do, do konkretów, powiem, że. Chyba najczęstszym problemem, z jakim się spotykam, jeżeli z kimś rozmawiam na temat tworzenia własnego projektu, a nawet w firmach, kiedy robimy różne projekty, najczęściej, najczęściej jest taki problem, że na początku skupiamy się na rzeczach, które same w sobie nie są esencją tego, co robimy, tak? Są rzeczami bardzo naokoło i poświęcamy bardzo dużo czasu na coś, co przez długi czas nie możemy w żaden sposób udostępnić, bo nie jest niczym tak naprawdę wartościowym z punktu widzenia użytkownika. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie przez ten temat przeszli na, pod, na podstawie na, czy na przykładzie sklepu, bo myślę, że jest to taki przykład, który, który dosyć łatwo będzie Ci zrozumieć, no bo pewnie też korzystasz ze sklepów internetowych, widziałeś różne ich formy, czy to bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane, rozbudowane, czy bardzo proste. I pokażę Ci pewną, e, pewien sposób odkrywania tego, e, co warto robić na początku, a co można ewentualnie zostawić na później i dlaczego. Tak? E, więc mamy, tak jak mówię, nasz, nasz sklep. E, więc weźmy sobie napiszmy sklep. Jest to pomysł na naszą aplikację. Chcemy mieć sklep, który będzie sprzedawać na przykład. E, Coś, coś, prostego, tak, jakieś artykuły, których nie ma, nie ma jakichś bardzo dużo przykład, niech to będzie sklep, który na przykład sprzedaje um, o, Twoje kursy, tak, chcesz mieć sklep, który będzie sprzedawać Twoje kursy, Twoje szkolenia e, w postaci jakichś tam, nie wiem płyt, płyt DVD, czy voucherów z kodem, z kodem dostępu, no coś, coś tak prostego, no nie i teraz tak, co się składa na ten sklep, no to pewnie będzie e, Oczywiście pierwszy pomysł jaki przyjdzie do głowy to będzie e, jakieś logowanie. Będzie jakaś lista produktów. Będzie koszyk. Będzie e, na przykład płatność. Ups. A poza płatnością będzie strona, strona produktu, yy, na przykład będzie rejestracja. Co tu jeszcze może być? Pewnie jakaś recenzja, opinia. E, być może e, na przykład dodawanie produktów. Tak, więc skupmy się na razie na tej liście, którą tutaj przygotowałem, czyli mamy w naszym sklepie, mamy logowanie listę produktów, koszyk, płatność, stronę produktu, e, rejestrację użytkowników, dodawanie produktów i. Jakieś recenzje, tak? I teraz y, jest duża szansa, że jeżeli widzisz tą listę, no nie, to pewnie skupisz się na tym, żeby najpierw zrobić sobie y, całą architekturę związaną z bazą danych. Tak? Czyli zrobisz sobie bazę danych. Potem będzie rejestracja. Później logowanie, no bo już tylko mi się zarejestrował. Jak już jest zalogowany, to pewnie może być na przykład administratorem i może do dodawać produkty. Tak? No i w tym momencie poświęciłeś no myślę, że spokojnie z miesiąc, z dwa na Implementację tego, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Tu jeszcze po drodze, oczywiście, do każdy, każdego z tych etapów jest, jest jakiś layout, jest jakaś konfiguracja. Tutaj już jest pewnie jakaś cała jednostka wdrożeniowa, przygotowany pipeline, żeby to robić i tak dalej. nie I teraz powiedz mi, czy robiąc to w ten sposób, jesteś w stanie na każdym z tych etapów coś, coś użytecznego dać użytkownikowi? No bo jeżeli. Zrobisz sobie całą tą infrastrukturę, tak? czyli e, jakąś bazę danych, jakieś e, podprojekty, jakieś wdrożenie. Czy, jesteś, czy jest to użyteczne dla użytkownika? No nie jest, tak? Potem, czy jak zrobisz rejestrację, użytkownik może się zarejestrować? Tak, tak, jesteśmy na tym etapie. Jest ładny formularz rejestracji, przychodzi mail, z żeby potwierdzić mail, swój adres e-mail i tak dalej. Czy jest to użyteczne? Jest to coś, co możemy już wypuścić. No nie, a to już jest druga iteracja naszej pracy. Potem użytkownik może się zalogować, super, tak? Wchodzi do systemu, loguje się ze swojego konta, które założył we wcześniejszym kroku, loguje się i dalej nic. A to już jest trzecia iteracja naszego projektu. Kolejnie, kolejny etap, tak? Jest, użytkownik jest administratorem, jest, jest cały system zarządzania rolami i i ten administrator może dodawać produkty do bazy. Mamy w bazie danych dużo produktów albo, albo mało, no bo tak jak mówimy, jest tu, jest tu prosty sklep. Czy w tym momencie, jeżeli te produkty są, produkty są dodane, to użytkownik może coś e, u, faktycznie zrobić z naszej aplikacji? Może być to dodanie już użyteczne? Załóżmy, że w tym momencie odcinamy, odcinamy e, development. Czy jest to użyteczne? No, w żaden sposób nie, bo zrobiliśmy właśnie rejestr produktów i to pewnie ubogi, no bo jednak był przygotowany pod ten konkretny sklep, tak? I pewnie dopiero w tym kroku może może się z, z, do, stworzy lista produktów. Tak, potem będzie koszyk i tak dalej i tak dalej. I teraz o, o co mi chodzi? Zauważ, że za każdym razem, przy każdym z tych kroków, zadawałem pytanie, czy jeżeli przerwiemy w tym momencie development, to mm, będzie to użyteczne dla e, użytkownika. Jest to cholernie ważne pytanie, bo tak naprawdę od niego powinniśmy wyjść. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie e, tą naszą listę rzeczy, które chcemy zrobić, to przejdźmy sobie przez wszystkie rzeczy i zastanówmy się, co tak naprawdę jest najważniejsze. I powiem Ci, dlaczego nie warto na niektórych rzeczach się skupiać od razu i można je odłożyć na później, bo jeszcze dodam, że w tym pytaniu, co się stanie, jak, jak to będzie użyteczne w momencie, jak przerwiemy development, chodzi mi o to, że przykładowo naj, najprost, najprostsza sytuacja. Piszesz projekt pod na przykład projekt studencki albo pod pracę inżynierską, no nie? I wyobraź sobie, że Zaczą, zacząłeś development, piszesz sobie właśnie te kolejne kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. Tak. No i nagle się okazuje, że. No nie wiem, złamałeś rękę, miesiąc bez kodowania. Albo po prostu gdzieś tam utknąłeś na bardzo długo z developmentem, z nauką, bo się okazało, że korzystasz z jakiejś nowej technologii. I to wszystko się, się od, odkłada w czasie, i musisz faktycznie przerwać tą pracę w jakimś momencie. I pomóż sobie, zastanów się, czy jest to moment, czy, czy, czy jest to sytuacja, w której jesteś w stanie cokolwiek pokazać, tak? Jesteś w stanie chociaż e, tak teoretycznie, tak mm, w pewnym procesie e, wizualizacji, wyobrazić sobie, że dany etap pozwala ci jakkolwiek zarobić na tej aplikacji. Nawet jeżeli to tylko jest jakieś, jakieś ćwiczenie mentalne. I właśnie sobie przejdźmy przez, przez ten przykład ze sklepem. Tak, czyli mamy te nasze, um, yy, te nasze elementy, i przejdźmy sobie przez, przez, te wszystkie, przez te wszystkie etapy, zastanawiając się, czy faktycznie jest to niezbędne, żeby nasz sklep działał. Bo pamiętaj, naszym celem w tym wypadku, nasz projekt skupia się na tym, żeby jakiś projekt, jakiś produkt sprzedać użytkownikowi. Sprzedać klientowi. Miej to w głowie, tak? Ważne jest to, żeby sobie właśnie zdefiniować ten najważniejszy cel naszego projektu. W tym wypadku jest to sprzedaj produkt klientowi. No i zastanówmy się, jak to, jak to wygląda, i później ci powiem, e, odniosę się do jakichś może realnych przykładów. No i mając w głowie, że masz sprzedać produkt klientowi, weźmy sobie na, na początek logowanie. Czy żeby użytkownik, żeby klient coś kupił, czy on musi się zalogować? Tak? No nie, nie musi się zalogować, bo po pierwsze, pewnie sam nieraz kupowałeś coś w sklepie internetowym klikając kup bez rejestracji. Czyli w żaden sposób nie korzystałeś ze swojego konta założonego w platformie, więc się nie musiałeś logować. Tak? Więc już... Nawet z realnego przykładu, jesteś w stanie powiedzieć, że nie. Użytkownik nie musi się absolutnie logować po to, żeby jakiś produkt kupić. Tak samo jest to coś, co możesz, co możesz mieć załatwione w inny sposób, bo na przykład możesz stwierdzić, że będziesz mieć logowanie przez na przykład Gmaila, tak? No i wtedy nagle ci w ogóle ta funkcjonalność odpada. I zakodziłeś coś, coś, co jest zastępowalne i nie, nie jest konieczny, nie, nie jest niezbędne, żeby nasz projekt w postaci sklepu wystartował. No bo robiąc logowanie, logowanie nie jest niezbędne do tego, żeby klient cokolwiek mógł kupić. Dalej mamy listę produktów. Okej, okay. tu już się robi, tu już się zaczyna zastanawianie. No, kurczę, ja chcę sprzedawać te, chcę sprzedawać te produkty. Hmm. Czy ja muszę. Czy, no, ich będzie pewnie kilka niedługo, no nie? Ale czy faktycznie na początku to będzie kilka produktów? No nie? Um, czy, czy, um, czy, jest to, czy jest to coś, co jest niezbędne, żeby nasz klient cokolwiek w naszym sklepie kupił? Tutaj już się robi trochę, trochę więcej dyskusji, ale mogę powiedzieć. Na przykład, w moim przypadku mogę powiedzieć, że ok, nie jest to niezbędne, bo na początku pewnie będę miał jeden kurs, jedną książkę, którą chcę sprzedać. Więc ta lista będzie i tak zawierała jeden element. Także nie jest to konieczne, żeby użytkownik e, cokolwiek kupił. A nawet jeżeli, to jeszcze przejdziemy sobie do, e, do, kolej, do, do, do dalszego punktu, ale załóżmy, że to już będzie coś, co potencjalnie może gdzieś tam być w MVP, jeżeli od razu chcemy sprzedawać kilka, kilka, projektu, kilka rzeczy, więc załóżmy, że sobie to wstępnie podkreślimy tutaj na żółto, czyli jest to już jakiś nasz kandydat do MVP. I teraz pytanie, czy koszyk jest potrzebny? Tak, zastanów się, zastanów się, czy koszyk jest potrzebny do tego, żeby coś kupić? Pierwsza myśl jest taka, no oczywiście. Klient chce sobie dodać coś do koszyka. Tylko że zastanówmy się, czy żeby kupić jeden twój produkt, klient musi coś dodawać do koszyka, tak? Czy przypadkiem nie spotkałeś się z taką sytuacją, że masz, na przykład chociażby na Allegro przycisk kup teraz i po prostu przechodzisz do zakupu tego jednego produktu bez bawienia się w ten cały koszyk? Więc koszyk tutaj znowu nie jest czymś, co musisz implementować na początku, tak? Jest to coś, co być może będzie w kolejnym etapie, ale nie jest niezbędne, no nie? Teraz przechodzimy dalej. Mamy płatność. No i tutaj już zamieszanie, zamieszanie ogromne, ale wyobraź sobie, że implementujesz na samym początku, w pierwszej fazie implementujesz tylko płatność i przerywasz development. Yy. Czy jest to, jest to coś niezbędnego? Nie wydaje mi się, no nie? Bo zobacz, że można to rozwiązać na, rozwiązać na wiele sposobów. Na przykład, może w najprostszej postaci, może być po prostu wyświetlana, wyświetlany numer konta z numerem zamówienia, które ktoś musi podać w tym, numerze, w tym, w tym przelewie, który zrobi ręcznie. Bach, masz ominiętą płatność. Nie, musisz, nie jest to konieczne zrobienie całego systemu płatności, integracji z jakimś systemem płatności, żeby nasz klient mógł skorzystać z najważniejszej funkcjonalności sklepu, czyli zakupu. Można to zrobić właśnie w formie na przykład tradycyjnego przelewu, robionego w banku. Można na przykład zrobić wysyłanie takich autogenerowanych linków w mailu, bo tutaj ci powiem, że Systemy płatności pozwalają wygenerować po prostu taki gotowy link do płatności, że tylko wysyłasz komuś, a zapać przez ten link i to jest powiązane z konkretnym zamówieniem. Tak? No i jakby na początku, kiedy kliknięty jest kilku, kilkunastu, to nie jest żaden problem, żeby sobie raz w tygodniu to konto sprawdzić i e, nawet ręcznie po prostu po, e, pozbierać te płatności i przypisać je do, e, przypisać je do e, konkretnego zakupu. No nie. Więc to jest fajnie, jako drugi punkt, jako drugi etap będzie ok. Tak, czyli yy, po wdrożeniu MVP pewnie też będzie fajna rzecz. Ale dalej mamy. No, rejestrację już pomijam, no bo to jest coś, o czym już powiedziałem przy okazji logowania, że to jest połączone i tak naprawdę w ogóle może być tak, że użytkownik w żadnym momencie nie musi się logować. Hmm. Tak samo recenzja. Czy jeżeli zaimplementujesz recenzję na samym początku. To będzie to. Um, coś niezbędnego. To, sa, jakby wyobraź sobie, że masz system, w którym napisałeś logowanie, rejestrację i ocenianie. Co, co oceniasz? Czy, musisz, czy potrzebna jest to, ta ocena w momencie, kiedy y, trzech klientów miesięcznie odwiedza, twój sklep? Twój sklep. Czy, czy ta recenzja jest niezbędna do tego, żeby klient cokolwiek mógł kupić na twojej stronie? No, nie. Tak? Tak samo, na przykład, dodawanie produktów, które e, wspomniałem. Wspomniałem tutaj na tym, e, na tym diagramie, nazwijmy to diagramem. Czy jakby zrobiliśmy to, częst, dosyć często robi się to na wczesnym etapie, ale teraz wyobraź sobie, że nie zrobiłeś w swoim sklepie dodawania produktów z poziomu e, panelu administracyjnego. Czy nie jesteś w stanie wystawić takiego sklepu, nie jesteś w stanie go udostępnić użytkownikom? No możesz spokojnie dodawać te produkty, na przykład te ręcznie do bazy, tak? Jako pierwszy etap, jako coś, z czym jesteś w stanie żyć, zwłaszcza w momencie, kiedy masz tych produktów mało, jeden, dwa, pięć, których cena się nie zmienia często, to po prostu sobie szybko, jednym skrypcikiem, dodajesz to do bazy. No i sprawa załatwiona, tak? Jest to coś, co może być nawet dużo później niż chociażby lista produktów, no bo możesz te ręcznie dodawane rzeczy przez właśnie bezpośrednio w bazie. No już wyświetlać na liście, która faktycznie będzie zrobiona. Tak? Mogą być dodawane do koszyka, który będzie zrobiony, a dalej nie muszą być dodawane um, przez ładny panel admina, przez ten cały mechanizm z poziomu aplikacji. Na początek to spokojnie wystarczy, no nie? I teraz specjalnie ominąłem ten jeden punkt, bo zauważ, że jeżeli sobie pomyślisz, mój, mój sklep służy do tego, żeby klient mógł kupić jakiś produkt ode mnie. Co jest potrzebne, żeby ten produkt kupić? Prezentacja tego produktu, tak? Najważniejsze w naszym sklepie to jest strona produktu. Strona, na której zobaczy, jakie jest zdjęcie, cenę, opis, może jakieś parametry, jeżeli to jest produkt, który ma jakieś parametry, typu jakieś specyfikacja, wymiary, cokolwiek, tak? Może jakieś, 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 jakieś prezentacja, jakiś przykład zastosowania może jakieś wideo tak naprawdę tyle wystarczy strona produkty wystarczy żeby yy, nasz sklep mógł wystartować i teraz taka ciekawostka taką takim najprostszym sklepem który zawiera tylko stronę produktu są po prostu landing page które są dosłownie często czyściutkim html na których, na którym ktoś ręcznie wpisał wszystkie informacje w którym przycisk Kup teraz powoduje po prostu wysłanie maila do tej osoby: hej, kliknij ten link i zapłać. Nie ma żadnej listy produktów. Nie ma żadnego logowania, dodawania produktów, rejestracji itd. A mimo wszystko jest to całkowicie działający sklep, który już coś robi. Tak. I teraz zróbmy sobie w ten sposób, że zapiszmy. Zapiszmy, że e, sklep ma jako podstawową funkcję sprawić, że ktoś może kupić produkt. Kup produkt. Tak. Od tego wychodzimy. Wychodzimy od głównej idei, głównej myśli naszego, naszego projektu. I teraz nasze MVP to będzie ta pierwsza warstwa, która jest niezbędna, żeby ten cel osiągnąć, który nie możemy w żaden sposób, e, powiedzmy e, zakupić czy wykorzystać z zewnątrz, a jednocześnie jest czymś co, e, czymś, co jest niezbędne, żeby móc zaprezentować nasz, nasz projekt. No bo teraz, więc teraz u nas to będzie strona strona. Produktu Tak? I teraz weźmy sobie to, 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 tą um, myśl przewodnią, o której wcześniej mówiłem: czyli czy na danym etapie jestem w stanie pokazać coś, co jest przydatne użytkownikowi? No i teraz użytkownik chce coś kupić, pokazuje mu tylko strony produktu. Tak? Czyli e, przykładowo wchodzi na stronę widzi tylko stronę na której jest kursyonline.pl i widzi jedynie strony produktu tak opis cena przycisk kupuje jakie zdjęcie może opis może spis treści czy jesteś, jest w stanie z tego skorzystać jak najbardziej więc naszym MVP jest przygotowanie strony produktu czyli to jest nasze MVP, bo to jest coś, co jest esencją naszego, naszego systemu. I zbyt często się wydaje, że takie rzeczy jak rejestracja, logowanie są niezbędne. Ale jeżeli się zastanowisz nad, nad tym, co robisz, to się okazuje, że takie rzeczy to są talnie poboczne i czasami wręcz niepotrzebne. Nie musisz mieć nawet na początku bazy danych, tak? Możesz sobie to zapisywać chociażby do pliku. Ok, będzie to słabe rozwiązanie, ale czy zadziała przez. Tydzień, miesiąc zadziała. W tym czasie możesz rozbudować swój projekt, ale pierwszą wersję jesteś w stanie pokazać. Tak, jeżeli na przykład e, okaże się, że zrobiliście czy zrobiłeś tylko stronę produktu, na którym właśnie jest e, ta informacja robiona w ten sposób, że użytkownik dostaje maila z linkiem do, e, do płatności, która jest wygenerowana już z gotowego systemu i e, ta informacja jest tylko o tym, że ktoś kupił. Z, na przykład z jego wszystkimi danymi, tam imię, nazwisko, adres, jest zapisywana y, po prostu w pliku na dysku serwera, i w tym momencie przerywacie development, bo na przykład mie przez miesiąc ty czy zespół y, wszyscy się tak rozchorowaliście, że nie jesteście w stanie pracować. To ten projekt może, może na siebie jakkolwiek zarabiać? Będzie to y, bardzo chałupnicze, bardzo y, ciosane z kamienia, ale będzie działać, no nie? Później znowu możecie sobie do, dobudowywać na tym MVP kolejne elementy, dalej skupiając się na tym, że są to rzeczy, które zapewnią na danym etapie wartość. Tak? Czyli przykładowo, dalej ta rejestracja nie jest potrzebna, żeby ktoś coś kupił. Może na przykład em, jest płatność potrzebna. Tak, bo przykładowo, bo dodanie płatności sprawi że, sprawi, że ten proces, od którego zacząłeś, jest po prostu wygodniejszy, no nie? I tak sukcesywnie te warstwy będą się dobudowywać. No i tam już pewnie będzie właśnie lista produktów. Może właśnie na tym trzecim czy czwartym etapie już będzie to logowanie, bo na przykład użytkownik może sobie później... Łatwo do, dostać dostęp do tych, do tych kursów, bo, bo chociażby nie musi tego po prostu sprawdzać w mailu. Ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że zaczynając od tego MVP, od zastanowienia się, co jest esencją naszego projektu, jesteśmy w stanie mieć na każdym etapie, dosłownie od pierwszego releasa aplikacji, jesteśmy w stanie mieć coś, co przynosi użytkownikowi wartość. W przypadku sklepu, wartością jest możliwość kupienia produktu, który on chce kupić. I. Zaczynając, zaczynając swój projekt, zaczynając swoją aplikację, zawsze mieć w głowie to, żeby zacząć od tego, co jest istotą danego projektu, bo prakty praktycznie wszystkie pozostałe rzeczy jesteś w stanie albo obejść, albo zastąpić. Tak, bo tak jak mówiłem, płatność można zastąpić po prostu generowanym linkiem. Logowanie, rejestracja mogą być modułami, których w ogóle nie musicie pisać, tylko ktoś się rejestruje na zupełnie innej stronie właśnie przez jakiś Google, Facebook, cokolwiek. Tak. Dodawanie produktów można zrobić przez jakiś czas ręcznie. A dalej projekt, zaczynając od MVP, potrzebuje tego, żeby móc ten produkt zobaczyć w sklepie. To jest podstawowe. Tak. Tak samo, jak sobie weźmiesz, na przykład. In, inną aplikację. Tak. Weźmy sobie za przykład aplikację do yy, niech będzie. Yy, o, niech będzie na przykład wirtualny dziekanat. Macie projekt, to jest taki typ projektu, który się czasem pojawia na studiach, jako projekt grupowy. No i załóżmy, że macie yy, wirtualny dziekanat. I teraz. Zastanów się, co jest niezbędne. Yy, do tego, żeby ten dziekanat działał. Czy jest nam potrzebne na przykład y, zarządzanie finansami, jakiś y, formularz do płatności? Nie. Czy jest potrzebne y, to, żeby na przykład y, student dostawał y, listę wiadomości? No nie, bo może dostać po prostu maila na, 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 na adres, który podawał. Ale tym korem będzie na przykład y, możliwość, y, będzie możliwość, y, Wyświetlenia ocen. No nie? Niech na początku będzie to, będą to oceny dodawane gdzieś tam, e, nawet przez admina w bazie danych, nie? Ale będzie pewnie to wyświetlenie tych ocen. Będzie, może, właśnie dodawanie tych ocen. I na razie, na razie w ogóle e, studenci nie będą mieli do wirtualnego dzielnika na to dostępu, a już, mm, już te dane na temat ich ocen będą tam gromadzone. Tak? Więc e, często jest tak, że Zwłaszcza dla nas, y, jako deweloperów, ten core systemu, w którym robimy, ta najważniejsza rzecz, jest niekoniecznie taka oczywista, bo my chcemy zaczynać od tych, takich technicznych rzeczy. Bo tak naprawdę, ten, ta strona produktu, no to w, naj, w najgorszym przypadku, znaczy w najlepszym przypadku, będzie po prostu właśnie czysty HTML, który nic za bardzo nie ma, tak? Ale jeżeli jesteśmy w stanie zdeployować ten najprostszy kod, tak? No to jakby oczywiście ty nie mówię też o. Aż w takich skrajnościach, żeby robiąc projekt, projekt yy, z założenia sklepowy, robić po prostu czystego HTML-a, ale może wystarczy, właśnie na przykład, zrobić sobie tę yy, bazę aplikacji, czyli przykładową aplikację w ASP.necie, która jedynie wyświetla stronę produktu, tak? Ma ten jeden widok dodany, który wyświetla stronę produktu, i później jesteś w stanie do tego dobudowywać kolejne kroki. Więc yy, może innym. Yy, podejściem czy innym innym sposobem na zapamiętanie sobie tego e, będzie e, będzie sobie jak sobie to zwizualizujesz w ten sposób że dobrze zrobione MVP wygląda tak że to jest twoje MVP i w tym momencie coś, coś się dzieje a kolejne rzeczy które, które robisz to są właśnie Jakieś dobudówki do tego, uzupełnienia? No nie? Tak? Czyli tu mamy na przykład, właśnie ta str tą stronę produktu. Tutaj na przykład będzie lista produktów, tu będzie dodawanie produktów, tak? Tu będzie że logowanie, rejestracja. A, ale to, co jest najważniejsze, jest w tym miejscu. I od tego zaczynamy. Tak, to jest nasza jedynka. I to jest dobrze zrobione, zrobione MVP, kiedy jesteśmy przy jedynce jesteśmy w stanie dać coś, co dostarcza wartość, a źle zrobione MVP jest wtedy, kiedy mamy pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, czwarty krok, tak i na przykład dopiero w tym miejscu mamy coś, co jesteśmy w stanie pokazać użytkownikom jako coś, z czego, z czego już mogą jakkolwiek korzystać. Kiedy dopiero na tym czwartym, piątym, szóstym etapie ktokolwiek może jakoś użyć naszego projektu tak może dać jakikolwiek feedback jeżeli tutaj zbieramy feedback już w tym momencie tak tutaj na tym na tym etapie e, początkowym tak w źle zrobionym MVP nasz feedback spłynie dopiero w tym miejscu więc e, jesteśmy 3 4 kroki dalej cztery kroki spóźnieni z Pierwszą pętlą zwrotną od naszych użytkowników. Bo jeżeli właśnie, na przykład jako projekt, jeżeli jako projekt załóżmy, semestralny, masz zrobienie sklepu, to jeżeli przyjdziesz i pokażesz, zaczniesz od strony produktu i na przykład utkniesz, na, zrobisz płatności i później utkniesz, bo sprawy rodzinne, cokolwiek, to jesteś w stanie przynieść, przynieść to. Prowadzącemu i pokazać, że faktycznie jest tu strona produktu, można sobie przejść płatność, no i tam pod spodem się tylko mail wysyła. I będzie to projekt, który będzie pewnie na trzy, ale jakby jesteś w stanie go pokazać na prezentacji. Jeżeli zaczniesz od właśnie rejestracji, dodawania rzeczy do bazy, to wyobraź sobie, że przychodzisz z takim projektem z, projek z takim projektem do wykładowcy do prowadzącego, no i opowiadasz, że tutaj już z się zalogować. Tutaj się dodają produkty. No tylko, że jeszcze sklep nie działa. W moim sklepie. Yy, także tak mniej więcej wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o planowanie tego, co zrobić na początku w, twoim, w Twojej aplikacji. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że yy, to jest głupie, no bo po prostu nie zaczynasz od tych fajnych rzeczy, od tych technologicznych rzeczy, od tych zaawansowanych, skomplikowanych rzeczy, tylko kurde, no to proste jakieś, jakieś wyświetlanie, jakieś pobieranie rzeczy z pliku, zapisywanie do pliku, bez bazy nawet, to wszystko w pamięci siedzi. Bez sensu nie, ale mogę Ci powiedzieć, że jeżeli zaczniesz sobie od dobrze zdefiniowanego MVP, czyli od esencji Twojej aplikacji, od tego, co jest w pierwszym zdaniu, kiedy opisujesz Twoją aplikację, tak? czyli sklep pozwala kupić produkt klientowi. Wirtualny dziekanat pozwala studentom zobaczyć e, ich oceny, i tak dalej, i tak dalej. Tak? E, To-do pozwala użytkownikowi. E, Wyświetlać zadania, które ma do zrobienia. Jeżeli zaczniesz od tych rzeczy, które w pierwszym zdaniu opisują Twój projekt, to zaufaj mi, dużo przyjemniej będzie się tą aplikację rozwijać, bo cały czas będziesz widzieć efekt, tak? Cały czas będziesz otwierać na przykład, właśnie ten swój sklep, ok, i wchodzisz nagle na stronę, e, już po pierwszej iteracji, po pierwszym e, tygodniu, dwóch, wchodzisz sobie na tą stronę produktu i dokładasz do niego kolejne rzeczy, tak? po tygodniu na przykład dodajesz płatność, okej okay. widzę już, że mogę sobie kupować system płatności dodaję do tego na przykład e, e, koszyk, okej okay. to mogę e, już widzę, że e, sobie dodaję te rzeczy do koszyka i w ten sposób od razu czujesz ten postęp, bo robiąc właśnie w taki dosyć e, niestety częsty sposób czyli zaczynając od e, całej architektury aplikacji skomplikowanej od właśnie E, pewnie bazy danych, rejestracji, logowania, od, doda, do, do, do dodawania czegoś do bazy. Ty bardzo długo czekasz na moment, kiedy będziesz mógł po prostu z tej aplikacji skorzystać, nawet, jako, nawet sam jako deweloper. Im szybciej jesteś w stanie pokazać, co Twoja aplikacja robi, a mniej o niej opowiadać, tym lepiej, tak? No bo tak jak, tak jak jeszcze wspomniałem właśnie a propos e, tutaj, tego przykładu ze studiami. E, jeżeli dobrze sobie zdefiniujesz MVP To niezależnie od tego na którym etapie utkniesz Tak? No zakładając, że MVP chociaż zrobiłeś To po prostu jesteś w stanie przyjść z aplikacją Odpalić ją I ewentualnie odpowiadać na pytania do tego co tam się dzieje Jeżeli źle zdefiniujesz sobie MVP To przyjdziesz na, na to zaliczenie I będziesz musieć bardzo dużo opowiadać Jaka tam jest wizja za tym stojąca Co się tam dzieje Niech um, Niech obraz, niech ta podstawa Twojego projektu mówi sama za siebie. I tym właśnie jest MVP. To jest coś, co jesteś w stanie od początku pokazać i jakiś feedback zbierać. Tak? To nie, jest, to, to nie jest coś, co nie dotyczy najważniejszego, centralnego punktu Twojej aplikacji. Więc mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe zachęcam Cię też, żebyś się podzielił w komentarzach, jak to u Ciebie wygląda, czy miałeś, miałaś kiedyś problem właśnie z tym, że źle zdefiniowałeś MVP, kiedy właśnie na przykład byłeś na którymś już etapie developmentu ileś tych tygodni poświęciłeś, a w sumie żadnego efektu jeszcze nie było widać, bo tak bardzo się skupiłeś na tych pobocznych rzeczach, że jeszcze mimo intensywnej pracy nie, nie dotarłeś do, do, do sytuacji, do momentu, kiedy Faktycznie ta aplikacja jest użyteczna w ten sposób, w który, w który miała być, więc daj znać, a może właśnie udało Ci się to robić dobrze i też pochwal, jak, jakie podejście zastosowałeś u siebie. I myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Tak jak mówię, mam nadzieję i zakładam, że jest to początek jakiejś dłuższej serii, w której będę więcej takich tematów poruszał związanych z tworzeniem własnego projektu. Także daj znać poprzez komentarz, poprzez łapkę w górę, poprzez subskrypcję kanału, że jest to coś co cię interesuje. Będzie mi oczywiście też bardzo miło jeżeli zobaczę tej pozytywny feedback. I na dzisiaj myślę, że to wszystko. Także zapraszam do linków w opisie, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i widzimy się w następnych filmach. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć.